Tytuł: Sienkiewicz. My wszyscy z niego. Autor: Stanisław Ketmackiewicz. Publikacja: Słowo 1924, numer 245. Źródło: teologiapolityczna.pl. Narracja: Fonoteka Sobieskiego, używając programu Text Aloud. Henryk Sienkiewicz był pisarzem naprawdę politycznym. Był nim nie przez swój dydaktyzm powieściowy. Nie dlatego, że chciał bez dogmatu pokazać nam człowieka niezdolnego do życia, starej, zamierającej rasy, czyli ujemny typ Polaka, a w szlachcicu i mającym się handlu Stanisławie Połanieckim nowego, odrodzonego, twórczego Polaka. Nie dlatego, że Quo Vadis miało być odpowiedzą na szerzący się indyferentyzm i zachętą do studiów nad istotą chrześcijaństwa. Tendencja dydaktyczna Sienkiewicza jako społecznika i jego twórczość artystyczna nie zawsze szły zgodnie. Artyzm porywał pisarza i często kierował jego pracą nie tak, jakby sobie tego pragnął sam Sienkiewicz. Artyzm ten wyrywał mu stalówkę i kładł do ręki pióro niebieskiego jakiegoś ptaka. Dlatego tyle wdzięku ma u niego zahipnotyzowana swą miłością postać Płoszowskiego i tyle chropowatości handlowiec Połaniecki. Sienkiewicz w prześlicznym swym Quo Vadis ani zrozumiał, ani też odczuł ducha pierwszych chrześcijan. Trudno. Bezkarnie się nie żyje w drugiej połowie XIX w. wśród największej potęgi pozytywizmu. Hołd, który chrześcijanom Sienkiewicz składa się hołdem złożonym przed rycerzem w przyłbicy, przed czymś autorowi nieznanemu i niepojętemu. Natomiast artysta ten zrozumiał piękno Rzymu w czasach dekadencji wielkiej stolicy Wielkiego Imperium. W literaturze światowej Sienkiewicz zbudował marmurową posadzkę mozaikową i nazwał ją Quo Vadis. Z innych względów nazywam Sienkiewicza pisarzem politycznym. Sienkiewicz jest poetą imperializmu polskiego, tak jak Kipling jest poetą imperializmu angielskiego. Warszawa pomiędzy rokiem 1875 a 1900, ci, którzy nie widzieli jej na oczy, niech się jej przyjrzą w ilustracjach starych roczników, tygodników i biesiad. Warszawa była jak jej smutny, zachlapany dzień jesienny, kiedy to Zamek Królewski widziany od Pragi rotapia się w siatkówce drobnego dżdżu, a Wisła i jej brzegi wyglądają już nie szaro, lecz żółto. Aspiracje polityczne umieszczone pomiędzy stójkowym z jednego rogu, a stójkowym z rogu przeciwnego. Wspomnienia patriotyczne, rogatywkowe czy trąbtadrackie pochowane głęboko, bardzo głęboko i nawet naftaliną posypane, a na zewnątrz hasło hodujmy drupi króliki jako maksymum napięcia pracy organicznej, połączone z maksimum dalekowictwa i odwagi cywilnej. W takich to czasach pisał Sienkiewicz o wielkich naszych zwycięstwach i klęskach. Schowanemu w dorożkarskiej budzie warszawiakowi łuną pożarów w oczy zaświecił, upiornym szczękiem oręża przestraszył, wbijaniem na pal zupełnie już zdziwił. Jeszcze w 1905 roku Sieroszewski cytuje opisy wbijania na pal: został na wysokim polu, sam Azja, syn Tuchajbeja, świecił długo i soroki, a prosto nawłóczyć. Daj gorzałki, bo zimno, jako przykład okrucieństwa artyzmu Henryka Sienkiewicza. Sienkiewicz był militarystą w każdej kropli krwi. Ale obok tęsknoty do bólu, do sztandarów i zwycięstwa wielki artysta inną jeszcze tęsknotę wywołał z duszy polskiej. Jak Sienkiewicz opisuje stepy. Widział je w Ameryce, przejął się muzyką ich przestrzeni, a potem, rzuciwszy na nie kraśną chustę miłości, opisał je jako stepy ukraińskie. Stepy ukraińskie i bory litewskie to tło, na którym rozpiał Sienkiewicz upoetyzowanie naszej historii. I jak on je kochał. Dlatego też nazywam Sienkiewicza poetą imperializmu polskiego. Azja Tuchajwejowicz Kniazowski syn, muzułmanin posępny. Bohałen pijany i świetny emołojec. Kmicic szlachcic kresowy, orszański infemis, banita wywołaniec i jego banda, a potem dalej i dalej. Rzadko w tłumie postaci sienkiewiczowskich, zaćwilichowskich, barabaszy, kniazia Jaremy Katolika w drugim pokoleniu spotykamy ludzi, których dzisiejsza nasza etniczno-narodowa systematyka nazwałaby Polakami. Dla Sienkiewicza, Rzeczypospolita Polska to barwny i świetny krąg, w którym się zamyka zarówno obóz spod ujścia, jak spod kamieńca podolskiego. Chorągwie husarskie, pancerne i petychorskie, czy oddziały kozaków, Tatarów czy nawet pułki cudzoziemskiego autoramentu. Przeciw sienkiewiczowskim kreacjom artystycznym od A do Z protestował ówczesny kierunek myśli polskiej, protestowały ówczesne poglądy, przekonania, wierzenia, nawet nadzieje. Dlatego też Sienkiewicz pozostał tylko artystą.
był w niezgodzie z własnym pokoleniem. Jego współcześni byli pokoleniem defetyzmu, on poeta imperializmu, jego współcześni wierzyli w odrodzenie przez lud, on wzniecał tradycję walk o graniczne kopce najdalej w dziejach naszych na wschód wysunięte, jego pokolenia było inkarnacją doskonałej demokracji, on napisał Quo Vadis, najbardziej arystokratyczną powieść świata. I dlatego w powodzeniu jego utworów było coś żywiołowego. Szum skrzydeł talentu Sienkiewicza zagłuszył wszystkie racjonalne refleksje. Artyzm jego zasiał ziarna. Ci, którzy zahipnotyzowali dawną wielkością Polski, marzą o mokarstwowej dla swej ojczyzny roli w Europie, ci wszyscy poszli za Sienkiewiczem. Musiało coś być w polskiej duszy podatnego dla duchów i uczuć przez talent Sienkiewicza wywołanych, skoro pisarz ten stał się najbliższym człowiekiem każdej rodziny polskiej. Padały płatki pierwszego śniegu, gdy do zgłodniałego Wilna, zmizerowanej Warszawy doszła wiadomość o jego śmierci. W dniu tym nie było polskiego dziecka, które by nie uklękło, aby za niego zmówić wieczny odpoczynek. Jak lektura się spodobała, to chciałbym, żebyście ten film polubili, podzieli się nim i także żebyście zasubskrybowali mój kanał.